Dzisiejszy film i moja wypowiedź jest przeznaczona dla osób, które chciałyby zdawać maturę rozszerzoną. Uważam, że osoby, które chcą uznawać siebie za w miarę wykształconą i znającą literaturę, powinni poznać właśnie tę książkę. To jest Czarodziejska Góra Tomasza Manna. Muszę wam się przyznać, że czytałam ją, wstyd się przyznać, przeszło 40 lat temu i bardzo się cieszę, że do niej wróciłam, bo zapamiętałam niewiele, a dzięki temu, że ktoś prosił o omówienie tej książki, doznałam wielu nieznanych sobie wrażeń. Książka, od razu powiem na wstępie, jest potwornie trudna w odbiorze. Tam się prawie nic nie dzieje, a najważniejsze są rozważania filozoficzno-historyczno-polityczno-społeczne. Masa takich utarczek słownych i trzeba jakoś przez to przebrnąć. Powiem wam, że udaje mi się zrozumieć, czy udawało mi się zrozumieć około 40% tego, o czym mówią, a wiedzę mam trochę większą niż wy, a jednak. A przy ogromnym, ogromnym wysiłku 60%. Ale nie musicie rozumieć wszystkich tych rozważań, żeby uznać, że książka jest warta przeczytania. Tam mówiłam, że tam się nic nie dzieje, bo niejaki Hans Kasport przyjechał w odwiedziny do kuzyna, do sanatorium w Davos, znana miejscowość również teraz, tam chyba była jakaś olimpiada. I to się dzieje w 1907 roku. Skąd ta data? Bo on jest tam 7 lat, a później wybuchła wojna i na tym się kończy utwór. Więc w 1907 roku przyjeżdża tylko w odwiedziny na 3 tygodnie, ale okazuje się, że też jest chory na gruźlicę. Tam i cała książka jest właściwie o tym, że on tam przebywa, rozmawia z mądrymi ludźmi i zastanawia się nad życiem. Co się tam jedynie dzieje? Ludzie umierają. Ale co jest ważne, spróbowałam podejść do tej książki tak jak zwykle, czyli pokazać wam to, co jest ludzkie w tej książce, czyli dla was, bo warto się zastanawiać nad wieloma sprawami. A druga część będzie dotyczyła teorii literatury. To z kolei jest potrzebne na właśnie tę rozszerzoną maturę. I takie sobie tu wypisałam problemy. Zresztą na ten pierwszy, o tym pierwszym najczęściej mówią ci, którzy omawiają tę książkę. Czyli na walkę o duszę Hansa Kasporta prowadzoną między Saintem Brinim a naftą. Oni są tak różni, a chodzi im o to, żeby ten człowiek myślał tak jak każdy z nich. On ma 23 lata, ale uznawany jest za młodego człowieka, którego jeszcze można ukształtować na swoją modłę jakby. Druga sprawa to jest bardzo trudna. To jest stosunek do choroby i śmierci. Temat zupełnie nie na czasie, chcemy zapomnieć, że w ogóle coś takiego istnieje. Temat, który powinien was zainteresować, przynajmniej w waszym wieku, to jest miłość. Taka zupełnie inaczej jakby przedstawiona, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ciekawe jest ukształtowanie narratora i Tomasz Mann poświęca bardzo, ale to bardzo dużo miejsca czasowi i przestrzeni zarówno w życiu, jak i w dziele literackim.
są bardzo długie elaboraty, takie długie rozważania na ten temat, będę je przytaczała. Teraz wracamy do punktu pierwszego, czyli jak niektórzy uważają najważniejszego. Settembrini jest pedagogiem. Mówi się, że ma około 30-40 lat, jest też literatem, nie mówi się pisarzem, literatem, przede wszystkim humanistą. Wierzy w postęp. On ciągle mówi o postępie, cywilizacja, cywilizacja to jest słowo klucz w jego rozważaniach. Wielbi rozum, wielbi rewolucję oświeceniową i uważa, że słowo, no jako literat, że słowo prowadzi do pięknych czynów. I teraz też często mówi o rozumie, no jak to w oświeceniu, i moralności. Najważniejsze dla niego jest społeczeństwo, w przeciwieństwie później do oponenta. I Settembrini mniej więcej tak mówi. Według poglądów głoszonych przez Settembriniego dwie zasady walczą świat – siła i prawo, tyrania i wolność, przesąd i wiedza, konserwatyzm i wieczny ferment postępu. Można by pierwszą z nich nazwać zasadą azjatycką, a drugą europejską, bo Europa jest ojczyzną buntu, krytyki i burzycielstwa. Wschodnia zaś część świata uosabia bezruch i bezczynny spoczynek. Nie ma żadnych wątpliwości, która z tych dwóch zasad odniesie wreszcie zwycięstwo. Zasada oświecenia i doskonalenia się zgodnie z nakazami rozumu, bo człowieczeństwo w swym triumfalnym pochodzie porywa za sobą coraz więcej narodów, coraz więcej miejsca zdobywa w samej Europie i zaczyna przedzierać się do Azji. Jak widzicie, takie poglądy można odnieść również do współczesnego świata. Z kolei Nafta mówi, to jest niedoszły jezuita, już nie będę mówiła, z jakiej rodziny pochodził, bo to nie jest ważne. On nie został jezuitą, bo przeszkodziła mu w tym choroba. Dlatego właśnie jest w Davos. Co prawda nie mieszka w sanatorium, ale uznano, że to powietrze jest, przedłuża jego życie po prostu. Jest potrzebne. Dla niego z kolei ważna jest jednostka, wiara, asceza. On nawet mówi, próbowałam to zrozumieć, że on mówi, że biczowanie na przykład nie jest złe, samobiczowanie, bo wtedy oddziela się, ciało przestaje być ważne, a ważny jest umysł, duch, tak jakoś to tłumaczy. Ale właśnie ten Włoch ma pretensje do Nafty, że on sieje zamęt, że on jest bardzo niebezpieczny dla młodzieży, bo mówi, że jego dwuznaczność, on często nawet sobie zaprzecza, że jego dwuznaczność jest szkodliwa dla bezbronnej młodości. I teraz można się przy ich spięciach zastanowić, jaki wpływ mają teraz ludzie, jak działają, żeby mieć na was wpływ. Bo nie łudźcie się, że masa rzeczy, ludzi oddziałuje na was. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Hans Kasport nie opowiadał się po żadnej stronie. Rzeczywiście w wielu momentach miał ten zamęt. Raz myślał, że Settembrini absolutnie ma rację, raz, że ten drugi nie umiał wybrać. Ale myślę, że na was największy wpływ mają te społecznościowe jakieś kanały, informacje. Jesteście moim zdaniem bombardowani informacjami. Hans, ten bohater, był też bombardowany masą wywodów. W pierwszej chwili wyglądało to na logikę, tylko wydaje mi się, że w tej chwili oni oddziaływali logiką, rozumem, jakimś duchem, hartem, a w tej chwili próbuje się bombardować was takimi prostymi formułkami, byleby ktoś był znany, to już ciach, wierzymy we wszystko, co mówi,
Pamiętajcie, że jeżeli dwie osoby mówią to samo, nie zawsze znaczy to samo. I nauczcie się wybierać, a przynajmniej jeśli już nie dacie rady, tak jak bohater Czarodziejskiej Góry, to chociaż się zastanówcie, czy przypadkiem ktoś nie chce manipulować wami. Tego uczy właśnie ta książka. Teraz no, wielkim problemem tam jest śmierć, choroba. I wyobraźcie sobie, że w sanatorium arystokracją jakby byli ludzie najbardziej chorzy. Tam zupełnie panowały inne stosunki niż mówiono na dole, bo sanatorium było u góry, na dole wszystko było normalne, u nich wszystko było inne. I mówi się przy okazji tej książki o niemieckiej fascynacji śmiercią. To było jednak, tak jak u nas młoda Polska, dekadentyzm. Ale kiedy ja czytałam te utwory i tam była mowa o śmierci, to wyczuwałam jakąś godność. Ja nie wyczuwałam tam tego szaleństwa, że chociaż kuzyn Hansa, Joachim, długo już przebywał, był chory na gruźlicę, młody człowiek, a bardzo, bardzo chciał być żołnierzem i w końcu ucieka z sanatorium, znaczy ucieka, no mówi, że odchodzi i 3/4 roku tylko był, no jakby spełnił swoje marzenie, a później przez to, że wyjechał z Davos, umiera. Więc jakby sam dążył do tej śmierci, a jego lekarz mówi, że zachował się jak mężczyzna, bo spełnił jednak to swoje marzenie, wiedząc, że, zresztą ten lekarz to mówił, że może przez to umrzeć. Samobójstwo popełnia też Nafta w taki dziwny sposób. Wydaje się, że wie wszystko o życiu albo prawie wszystko, a ginie w taki sposób, że w końcu tego oponenta swojego wyzywa na pojedynek, a kiedy tamten udaje, że strzela, sam siebie zabija. Więc jest tam dużo o śmierci. Tam mówi się, że to jest utwór realistyczny, ale kiedy przedstawia się na przykład przebieg choroby, czy lekarz omawia zdjęcie rentgenowskie, to jest bardzo naturalistyczne. I to zmusza właśnie do zastanowienia, czym jest właśnie choroba. Mi się wydaje, że oni wszyscy zachowywali się godnie, aczkolwiek pilnowano tego, żeby nikt się nie rozklejał. Lekarz dbał o dyscyplinę tak zwaną. Wszyscy o tej porze to robią i absolutnie zabronione była jakaś histeria. Ale nawet jeżeli tak było, to, że oni się temu podporządkowywali, wydaje mi się jednak, że robili to z godnością. Ktoś powie, a nie mieli wyjścia. Ale musieli zdobyć się na odwagę przeżycia tej straszliwej choroby śmiertelnej wtedy, z godnością. Uwierzcie mi, trochę więcej w życiu widziałam niż wy. Nie jest to takie proste żyć i zachować się godnie już w tym ostatecznym momencie, kiedy na przykład się słyszy od lekarza, za 4 miesiące umrzesz. Nie jest to proste, wierzcie mi. I teraz no może troszeczkę no, inna przeciwwaga śmierci, choroby, no to z wielu utworów wiecie, że to jest miłość. Hans zakochuje się nieszczęśliwie w kobiecie chorej, ona jest mężatką, ale mąż gdzieś tam, Kaukaz, nie Kaukaz, już ona rzadko do niego jeździ. I w końcu, i to jest, czego można się przy tej akurat miłości nauczyć. W tamtych czasach oczywiście panowały konwenanse, że to tak nie podchodziło się do osoby, która parę stolików dalej siedzi i spotykają się kilka razy przy posiłkach. To było wtedy niemożliwe, ale też istniały takie jakby konwenanse, że nie można okazywać uczuć. A Hans nie bał się śmieszności.
No na przykład no taka drobna rzecz się stała, drobne zdarzenie, że on zauważył, no bo zerkał delikatnie na nią, później coraz śmielej, że przeszkadzało jej słońce z okna i podszedł i zasłonił. Wszyscy wiedzieli o tej miłości. W końcu on ją poznaje, poznają się bliżej, a później wyjeżdża, czeka na nią, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli w tej chwili jesteście wszyscy tacy śmiali, poznajemy się, a chcesz być moją dziewczyną, będziemy z sobą chodzić, to jednak dla wielu osób jest to problem. Okazywać, nie okazywać, bo może z tego nic nie wyjść i albo on będzie się śmiał, albo cała reszta, bo te uczucia są widoczne. Hans Kasport nie bał się tego. Jakoś to wszystko zniósł, a całe sanatorium wiedziało, współczuło, później troszkę pokpiwało, jak ona wróciła z kimś innym. Także to może was zainteresować. No i teraz już sprawy czysto teoretyczne. Niezwykle ciekawe jest właśnie ustawienie narratora. No niby wszystko w porządku, bo trzecioosobowy, wszechwiedzący, ale ten narrator bardzo często, nie tam raz kiedyś, bardzo często mówi nasz bohater, używa formy pierwszej osoby liczby mnogiej, my. I mówi na przykład w ten sposób. Spójrzmy, zobaczmy, co robi na przykład ten bohater. Musimy opisać ten spacer i tak dalej. I teraz zastanawiałam się, jak to działa. Bo generalnie nie lubię takich sformułowań. Nasz bohater, o, popatrzmy teraz. Ale jeżeli narrator w tej powieści co jakiś czas tak mówi, to daje nam do zrozumienia, jesteście razem ze mną, przypatrzmy mu się, a jeżeli będziemy mu się przypatrywać i będziemy bardzo drobiazgowo opisywać nie tylko jego myśli, ale gesty, to znaczy, że te gesty są ważne, a narrator kilka razy mówi przeciętny, nieprzeciętny, ten Hans w końcu stwierdza przeciętny, ale w dodatnim znaczeniu. I jeżeli tyle miejsca poświęca się temu przeciętnemu chłopakowi, czy mężczyźnie, przepraszam, 23 czy później 4 lata, mężczyźnie, to znaczy, że w każdym przeciętniaku, takim jak wy i ja, jest coś godnego uwagi. Ja to tak odbierałam po wielu, wielu latach. Kiedyś na to w ogóle nie zwracałam uwagi. I ta drobiazgowość w opisach wszystkiego sprawia, że nie tylko, że my tam jesteśmy, przypatrujemy się im wszystkim, temu, co wokół nas jest i co się dzieje, ale właśnie tak to działa, że jakby każdy mógłby być tym kimś ważnym. Wszystko w naszym życiu jest jakby ważne. Może za bardzo idę w kierunku Settembriniego czy Nafty i tu kombinuję, ale taki był mój odbiór. I teraz, moi drodzy, czas i przestrzeń. Jeżeli chodzi o czas dla tych ludzi, dla bohaterów, no to szokujące jest. Ten czas jest zupełnie inny, mierzy się zupełnie inaczej niż nasz. Bo tam jednostką najmniejszą, u nas jest sekunda, a tam najmniejszą jednostką czasową, wyobraźcie sobie, był miesiąc. Bo jeżeli ktoś przyjeżdżał, to mówiło się, jak długo zostajesz, miesiąc. Mniej nie. Później trzy kwartały, rok i lata. Tak długo tam ludzie przebywali. Ale Tomasz Mann mówi w ten sposób, wybaczcie, że troszkę będzie dłuższy ten fragment, ale jeszcze raz powtarzam, to jest skierowane do tych, którzy rozszerzoną, a tam pojawiają się właśnie takie elementy, zwróć uwagę na czas i przestrzeń w utworze. I to jest właśnie fragment na ten temat. Czy można opowiedzieć czas?
czysty czas jako taki, czas sam przez się i w sobie. Zaiste nie, byłoby to usiłowanie niedorzeczne. Opowiadanie brzmiące czas upływał, przebiegał, toczył i tak dalej, nie. Tego przecie nikt przy zdrowych zmysłach nie mógłby nazwać opowiadaniem. Byłoby to samo, co chcieć szaleńczo przez godzinę utrzymywać na klawiszach jeden ton lub akord i nazywać tę czynność muzyką. Opowiadanie bowiem podobne jest w tym do muzyki, że czas wypełnia, że go całkowicie zapełnia, że go dzieli i sprawia, iż dzięki niemu czas ma jakąś treść i coś się w nim dzieje, aby z pełną smutku czcią, jaką mamy dla powiedzeń zmarłych, zacytować słowa powiedziane niegdyś przez Joachima. Słowa dawno przebrzmiałe. Może czytelnik nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak dawno przebrzmiałe. Czas jest tak samo składnikiem opowieści, jak składnikiem życia. Jest równie nierozerwalnie z nią związany, jak z ciałami w przestrzeni. Czas jest również składnikiem muzyki, który mierzy i rozczłonkowuje, który czyni z niej rozrywkę, a zarazem nadaje jej wartość. I jeszcze Tomasz Mann, już chciałam dłużej czytać, ale może wystarczy. Tomasz Mann mówi o tym, jak, że czas zależy od tego, jak my, co robimy, czy nawet czego nie robimy, bo wydaje się, że ta monotonia życia w Davos, w sanatorium, sprawia, że czas wolno leci. A on mówi nic podobnego, bo wtedy jest czas myślenia. A czas myślenia skraca wszystko. Przynajmniej tak jest z głównym bohaterem. I odwrotnie, kiedy wspominamy, ten czas może się nam też albo wydłużać, albo skracać. I jeżeli myślimy o jakimś czasie, zdarzeniu, to wtedy wypełnia nam się przestrzeń. I ten czas jakby się napełnia bardziej, tak samo przestrzeń. I w życiu jest coś takiego, ja najbardziej odczuwam skracanie jakby czasu, kiedy myślę właśnie o tych filmach. A najbardziej, znaczy obmyślam, jak to kompozycyjnie ugryźć, no bo widzicie, że no omówić w iluś tam kilkunastu nawet minutach 800 stron nie jest prosto, więc muszę wybierać, kombinować. Przede wszystkim kombinować, co tu jest ważne, co wam się przyda, co można pominąć. A najbardziej mi się czas wydłuża, jak czekam na swoją wnuczkę, która ma niebawem mnie odwiedzić. No to koszmar. Więc ten czas jest subiektywny i w którymś momencie Tomasz Mann mówi, no narrator powiecie, ale to Tomasz Mann mówi, że czasami się wydaje, że czas jest bezruchem. Też pojawiają się i takie wspaniałe określenia. Czas to tajemnica, wszechpotężny i nierealny. Czas jest wszechpotężny i nierealny. I nad tym wszystkim można się zastanowić. Mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie ten film, który dla mnie jest trudny, bo i książka trudna, ale naprawdę namawiam was, żebyście razem z tą książką naprawdę oderwali się od zwyczajności i tego, co nas w tej chwili otacza. Warto się czasami zastanowić nad życiem. Dziękuję.